witam serdecznie, kawalerzysko. I to prawda, że te tygodniowe, które wypowiadam się, to są bardzo trudne rzeczy, dlatego że to jest duchowość i ta duchowość, która doprowadza nas do tego, co byśmy chcieli, no, czyli do, nazwijmy to po chrześcijańsku, raje, czy Daleki Wschód mówi na to stan nirwany, czy też można powiedzieć błogosławiony. Tylko że można to zrobić o dziwo za życia, czyli nauczyć się żyć zgodnie z wszechświatem. Są energie wokół nas, które funkcjonują i one dają nam to, że istnieje. Jeżeli dotkniemy tych energii, one nam się oddzięczają. Oddzięczają się w taki sposób, ponieważ my jesteśmy sami energią. To jest tak, jakbyśmy przenikali i tańczyli sami z sobą. To jest jedna z najpiękniejszych dróg, jaka istnieje, duchowość. Duchowość ta wewnętrzna. A jeżeli chodzi o to druga twoja wypowiedź, jeżeli chodzi mi, że można żyć, no, o Nautilusie będzie najwięcej w fazie wodnika, bo jest to wspaniałe żyć gdzieś na środku oceanu, ale w sumie jeszcze nie realne. Dziękuję ci bardzo, że napisałaś o to odpowiedź dla ciebie. Droga kawalerzysko, trzymaj się. Cześć.